Bytom się sypie. W dzielnicy Bobrek zawaliła się przybudówka kamienicy, w której jeszcze 2 tygodnie temu mieszkali ludzie. Gruzowisko zostało sprawdzone przez 2 psy do poszukiwania ludzi. Zostało sprawdzone przy użyciu kamer wziernikowych. Wykluczono przebywanie osób. W dalszej części działania polegały na dozorowaniu. Dozór na terenie tej dzielnicy to jedno ze stałych zadań inspektorów nadzoru budowlanego. Nic dziwnego, wystarczy popatrzeć na stan budynków. Miasto otrzymało już decyzję o wyburzeniu kamienicy przy ulicy Pastera 4, choć mieszkańcy sami rozbierają co się da. Właśnie działalność złomiarzy jest przyczyną zawalenia budynku. Takich obiektów na Bobrku jest więcej. Ta dzielnica rzeczywiście jest charakterystyczna na tyle, że budynki niestety są uszkadzane przez mieszkańców, przez samych mieszkańców. Po prostu nie ma tej możliwości, żeby oni sami dbali o to mienie, które zostało im na przykład powierzone. W związku z powyższym, no niestety nasze wizyty tam są bardzo częste. Z niektórymi budynkami, które są w opłakanym stanie, nadzór budowlany nie może zrobić nic. Wpisanych do rejestru zabytków obiektów nowej kolonii robotniczej wyburzyć się nie da, niezależnie od tego, że ich degradacja cały czas postępuje. Jednak powoli na Bobrku coś zaczyna się dziać. Miasto realizuje tu właśnie inwestycje za kilka milionów złotych. Zagospodarowane zostaną podwórka, powstaną nowe place zabaw, powstaną miejsca rekreacji, zostaną uporządkowane altany śmietnikowe, nowe ścieżki, latarnie i ta część bytomskich mieszkań, która polega na remoncie 40 lokali, na remoncie 2 budynków, ale też na wyburzeniach tych części, które po prostu nie nadają się już do użytkowania. Za jednym z budynków wyburzono już oficynę, a teren zostanie na nowo zagospodarowany. Ten obiekt znowu ma zostać zamieszkany. Powstaną tu lokale socjalne. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się na początku przyszłego roku.